Moje powołanie nie rozpoczęło się w sposób jakiś spektakularny. Myślę, że Pan Bóg gdzieś przez całe moje życie powoli wlewał to pragnienie czy tę myśl w moje serce. I tak jakoś doprowadził do tego, że w końcu wstąpiłem na drogę powołania. Choć bezpośrednio po maturze rozpocząłem też studia w Poznaniu. Więc 2 lata studiowałem, zanim wstąpiłem do seminarium. Myślę, że dzięki temu moja decyzja w ogóle o pójściu do kapłaństwa była już dosyć ugruntowana, bo mimo, że przez te 2 lata miałem to pragnienie cały czas i tę chęć pójścia, to jednak z perspektywy czasu widzę, że przez te 2 lata udało mi się to wszystko poukładać w głowie, no i w sercu i faktycznie z pełnym przekonaniem pójść i realizować zaproszenie, do którego Pan Bóg mnie zaprosił, choć oczywiście były pewne trudności, bo to zawsze się pojawia. A jeśli chodzi o osoby, które myślą o pójściu tą drogą, myślę, że jeżeli mają taką myśl, to znaczy, że nie pojawia się ona bez przyczyny, że Pan Bóg w jakiś sposób próbuje pokazać, że gdzieś widzi tego kogoś na tej drodze. I myślę, że warto spróbować, nawet jeśli okaże się później, że to nie było zaproszenie od Pana Boga, tylko po prostu myśl o samym wstąpieniu sama przyszła. To jednak nawet czas spędzony w seminarium na pewno zaowocuje. Nie tylko rozeznaniem innego powołania, ale także gdzieś poznaniem siebie czy kształtowaniem samego siebie.